Hejka, hej! Dzisiaj przygotowałyśmy dla Was film z Holem z Pepko. Pepko, jak wiecie, jest promocja minus 30% na wszystko, naprawdę na wszystko. I na rzeczy przecenione, i na rzeczy nieprzecenione, więc naprawdę są mega okazje. Kilka rzeczy udało nam się kupić, więc dzisiaj się z Wami podzielimy tymi wyprzedażowymi zakupami. Tak, my poszłyśmy na tą wyprzedaż tak naprawdę, jak już wszystko było przybrane, także było w czym wybierać, ale trzeba było szukać tych perełek. Jest bardzo dużo ludzi i ze względu na obecną sytuację, która panuje w kraju i na świecie, to naprawdę jak już macie ochotę iść do Pepko, to należy uważać i zachowywać ten odstęp minimum 1,5 metra, bo ja na przykład zauważyłam, że już teraz mało kto zachowuje ten odstęp. Będąc Pepko, ja nie mogę, ile ludzi koło mnie przeszło dosłownie tak, albo tak. Uczulam Was właśnie na to, żeby jednak zachowywać ten odstęp. Ja mam po prostu wrażenie, że ludzie zapominają, że mamy czas, jaki mamy niestety teraz w kraju i po prostu się nie stosują do tych zasad, a jednak no nadal trzeba być uważnym, rozsądnym, robiąc te zakupy. Oczywiście na początku jeszcze zapraszamy Was na nasze Instagramy, bo tam jesteśmy częściej. Szczególnie na naszych relacjach na Instastory. Myślę, że warto, kto nas obserwuje, ten wie. A więc mamy skarpety. Ja tutaj mam takie krótkie skarpety. Tu były trzy pary. Ja mam takie same, oczywiście w kolorze czarnym. My ogólnie bardzo lubimy skarpetki z Pepko. One są przystępne cenowo i postanowiłyśmy je zakupić. One normalnie kosztują 5 zł. Minus 30% to dałyśmy za nie 3,50, więc grosze za 3 sztuki. No. Kolejny upar skarpetek są tutaj skarpetki takie już długie, normalne długie skarpety i tu są też 3 pary i one kosztowały 10 zł, promocją kosztowały 7 zł i te skarpetki są bardzo dobre jakościowo. Dalej mam tutaj dwie takie koszuleczki, jedna to jest taka zwykła biała, druga jest taka sama, są to takie zwykłe koszuleczki, które ja bardzo lubię nosić do spania. One mają dosyć duży, głęboki dekolt, zarówno z przodu jak i z tyłu i są bardzo obcisłe. To przede wszystkim są bardzo obcisłe, ja mam rozmiar S. Ona kosztuje normalnie 10 zł, ja za każdą z nich dam 7 zł, bo była ta promocja. Jeśli chodzi o koszulki, to ja bardziej mam taki top, taką bluzkę w takim kolorze łososiowym. Rok temu kupiłam sobie w czerwcu ubiegłego roku taką samą koszulkę w kolorze taka kawa z mlekiem i naprawdę ona mi się bardzo fajnie nosi, tak jak jest lato, taki upał, typowo ciepło, to się przyda i ona w regularnej cenie kosztowała 8 zł, minus 30% to chyba było jakieś 5,65-59, coś w tym stylu i taki kolor łososiowy. Jeśli chodzi o ubrania, dalej mam leginsy, są to takie zwykłe granatowe leginsy do chodzenia tylko i wyłącznie po domu. Ja mam kilka par leginsów czarnych, ale stwierdziłam, że czarne są takie oklepane, zawsze mam czarne, to wzięłam sobie takie granatowe i słuchajcie, je wzięłam z działu dziecięcego. A ten dział dziecięcy, kto ją zaprowadził? Ja! Tak, Kasia. No, idziemy na dział dziecięcy, bo była taka kolejka, że stwierdziłam, nie warto stać w kolejce, w lepiej wolę dział dziecięcy pooglądać. No, tak, i co ja, się tak mówię, ty sobie coś tam znajdziesz dla dziecięcy. Ja wzięłam ten największy rozmiar na 1,64 m x 14 lat, ale ja się w nim spokojnie zmieszczę. Mam nadzieję, że nie będą za krótkie nogawki, a nawet jak będą delikatnie przykrótkie, a chociaż nie powinny być. Za leginsy nie warto przypłacać, szczególnie takie, które chodzę po domu, bo będę w nich tylko chodzić po domu. One kosztowały w normalnej cenie, słuchajcie, 8 zł, czyli ja za nie zapłaciłam 5 coś, więc no jak najbardziej no tak. Dobra, teraz skończyły się ubrania i teraz takie akcesoria, pierdolki, więc taśma. Chciałyśmy kupić taki zwykły trójpak taśm, my je bardzo lubimy, ale niestety była tylko taka gruba taśma. Ona jest dosyć szeroka, nie wiem jakie mam miary. 48 mm na 50 metrów. 50 metrów długości ma. Tak, no. Czyli to jest bardzo długa taśma, taka bezbarwna. My bardzo często wysyłamy jakieś paczki czy coś w tym stylu i to jest po prostu wygodniejsze. I ona kosztowała 3 zł, czyli normalnie 2,09 chyba, no. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam, są tutaj takie gumeczki, ponieważ ostatnio żadnej gumki nie mam w domu. Nie wiem dlaczego, wszystkie gumki mi się rozciągnęły i nie mam ani jednej w zapasie. Ja zawsze biorę czarne, ale nie było. Są takie popielate. Gumki kosztowały 2,99 bez promocji, czyli z promocją to było naprawdę bardzo tanio. Ja ogólnie mam dwie pary okularów, ale zbliża się lato i stwierdziłam, dobra, wezmę jeszcze. Oczywiście w Pepku jest duży wybór okularów, teraz już były przebrane, w ogóle dużo było męskich okularów. Co ja nie wzięłam, to było men, a potem to są męskie. No, ale kupiłam takie. Oczywiście niektóre też modele były przecenione za 5 zł i wtedy też się odliczało do minus 30, to wyszło jeszcze taniej. Moje akurat kosztowały normalnie 10 zł, czyli ja za nie dałam 7. Takiego stylu nie miałam.
widzimy, że tak powiem, świat nie typowo na czarno, tylko w takim pomarańczowym kolorze, tak nie wyglądam. Znam się, sobie taki kinku, widzisz? Jak fioł z tym. Czuć, że to jest wykonanie takie typowy plastik, tandeta, ale na jeden sezon na pewno starczył, więc dobrze. A dalej mamy tutaj taki wieszak, to jest taki wieszak z takim koralikiem, takim cyrkoniem bardziej. Kosztowało to 5 zł. Normalnie 3,50 my dałyśmy. No tak, więc bardzo tak. Kupiłyśmy nowy dozownik do mydła, bo mamy mydło w płynie i po prostu teraz będziemy, żeby być bardziej eko, przelewać sobie do takiego dozownika. Biały, w ogóle też nie było dużego wyboru, ale biały akurat będzie nam pasował do łazienki. W ogóle on jest sam w sobie bardzo lekki, nie? Mhm. Kosztował 10 zł, my za niego pewnie dałyśmy 7. Dalej mamy tutaj taki rękaw cukierniczy do robienia tortów, ponieważ już wcześniej miałyśmy taki rękaw, ale on się zniszczył, a ja niedługo będę robiła tort, bo jak wiecie, a jak nie wiecie, to się teraz dowiecie, że Kasia ma 30 maja urodziny. Chciałaś już to kiedyś, wczoraj też tak robiłaś film i teraz znowu. Ale nie wiem, który film będzie wcześniej. No. No, ale powiedziałam już kiedyś właśnie to samo i będę robiła tort, jak zresztą teraz też robiłam. Dlatego postanowiliśmy kupić coś takiego, to kosztowało 5 zł, czyli na promocji 3,50 zł. No. I ostatnia rzecz, z której jestem chyba najbardziej zadowolona. Przed pójściem do Pepko oglądałam kogoś innego film i właśnie ktoś też pokazywał takie słoiki do smoothie i ja zamówiłam Marcie, a wyobrażam sobie, jak będzie ciepło, ja będę sobie siedzieć na balkonie i taki smoothie będę popijać, a ty mi strzelisz zdjęcie na Instagrama. W sumie szukałam tego i tak mówię, jest ten słoik, ale wiecie co? On normalnie kosztuje 3 zł i był na promocji za, uwaga, 99 groszy plus minus 30%, więc my za ten taki słoik jedyne 77 groszy. Wow, tanio, tanio i na Paragonie to niby było słoik ze słomką, słomki nie było, więc podejrzewam, że ktoś wyjął, no ale my mamy też te słomki takie ekologiczne. No. Też jest takie coś, że to słomka jest taka gumka tutaj, że jak włożycie słomkę, to ona wam nie będzie przeciekać, jak odwrócicie. Więc z tego jestem najbardziej zadowolona i 77 groszy to jak za darmo, nie? Tak. Ja żałuję, że nie było więcej, to byłabym wzięła, chyba wszystko bym kupiła. Dobra, więc to już na tyle z tego holu. Dajcie w ogóle znać, czy skorzystacie z promocji. Czy może już skorzystaliście z promocji. I co wam przydało takie perełki kupić. Tak, no. Ja najbardziej jestem zadowolona z tych słoików, mimo wszystko. Dzięki za oglądanie, oczywiście zapraszamy was na wszystkie nasze media społecznościowe i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Pa.